Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Zapraszam was dzisiaj na recenzję klasycznych słuchawek Unitra SN50. Jakiś czas temu ta firma pojawiła się znów na rynku, wypuściła kilka modeli słuchawek. To jest taki najbardziej podstawowy, kosztujący jakieś plus minus 220 zł, oferujący takie bardzo podstawowe parametry i podstawową jakość dźwięku. Dźwięk płynący z tych słuchawek nie wywarł na mnie większego wrażenia, natomiast dokładne moje spostrzeżenia poznacie w tej recenzji. Zapraszam was do oglądania. Tak więc oto słuchawki Unitra SN50, nowy model. Przypomnę wam też podstawowe informacje o tych słuchawkach. Zacznijmy od kabla. Jak widzicie, kabel mamy całkiem fajny, mięciutki w oplocie. Standardowy wtyk 3,5 mm, czyli mini jack. Kabelek ma 1,20 m, czyli długość taka smartfonowa, i też rzecz smartfonowa, czyli mikrofon z przyciskiem do odbierania rozmów, do pauzowania, wznawiania utworów. Mikrofon też sobie za chwilkę usłyszycie w akcji. Powiem wam, że całkiem przystępny. A same słuchawki mają 40 mm przetworniki, oporność 32 ohm, czułość jakieś 100 dB oraz pasmo przenoszenia od 20 Hz do 20 kHz. Czyli takie rzeczy naprawdę bardzo podstawowe. Później będziecie mieli też część audio, moje wrażenia z odsłuchu muzyki. Testowałem te słuchawki na DAC-u ze wzmacniaczem słuchawkowym firmy Asus. Jest to Xonar Essence STU. Sprzęt za dobre 1500 zł, więc taki już z wyższej półki. No i testowałem też na smartfonie i na komputerze, na karcie wewnętrznej Sound Blaster Icon 3D. Tak więc na tych trzech sprzętach odbywały się testy. Oczywiście najlepiej wypadły na wzmacniaczu słuchawkowym. Natomiast niestety co do jakości dźwięku jakiejś rewelacji nie było. Oczywiście słuchawki mają, tak jak wszystkie produkty, i wady, i zalety. I dzisiaj wam właśnie o nich opowiem. Na początek rzućmy sobie okiem na same słuchawki, na ich wykonanie. Pierwsza rzecz, jaką odnotujemy od razu biorąc je do ręki, to jest ich waga. Ich waga jest naprawdę bardzo, bardzo niska, ponieważ jest to tylko 120 gram. Więc słuchaweczki są mega lekkie i są też całkiem wygodne. Ale oczywiście są w tym też jakieś mankamenty. Po pierwsze, jeśli chodzi o samą konstrukcję, zobaczcie. W górę mamy z plastiku, mamy taki napis Unitra ze starym logo. We wnętrzu mamy podbitkę, całkiem miękką, wykończoną jakimś welurem. Następnie mamy prowadnice, to są po prostu takie metalowe rurki, które są, jak widzicie, takie średnio sztywne. To wszystko troszeczkę pracuje właśnie po to, żebyśmy mogli dopasować sobie rozstaw tych słuchawek. Od razu wam powiem, że słuchawki nie uciskają głowy, to jest już bardzo duży plus, właśnie przez to, że mamy tutaj trochę tego luzu. Patrzymy dalej. Plastiki, obudowy przetworników też plastiki. Ten plastik cały jest taki, powiem wam, średniej jakości. Nawet jest dość miękki, ponieważ wymieniając te muszle uszkodziłem już tutaj gdzieś, zrobiłem mały zadzior na plastiku, pomimo że starałem się zdejmować je tak ostrożnie, jak tylko się dało. Regulacja odbywa się poprzez przesunięcie całej tej muszli po prowadnicy. No jak sobie to przesuniemy do maksimum, no to naprawdę słuchawki dopasują się do każdego użytkownika, rozszerzają się mocno, więc nie ma z tym żadnego problemu. No i po bokach mamy oznaczenie prawa, lewa. Jakość tych wszystkich materiałów, prawdę mówiąc, jak za te 200 zł, jest taka sobie. Mogłaby być odrobinkę lepsza, no ale generalnie mimo wszystko słuchawki nie rozpadły się w testach, więc jednak wytrzymałość to jakąś tam ma. Teraz we wnętrzach mam też logo Unitry. Co jest fajne, że te całe tutaj elementy nauszników są obrotowe, dlatego możemy je sobie dopasować po prostu do kształtu naszego ucha. Wiadomo, że mało ludzi ma uszy idealnie w pionie zorientowane, dlatego lekko obracając sobie taką muszlę, możemy idealnie dopasować też kąt przylegania do naszych uszu, co jest bardzo, bardzo pomocne. Jeśli chodzi o te wnętrza, no uszy mieszczą się do środka, natomiast tak powiedziałbym na wcisk. Czyli te przestrzenie nie są, jak widzicie, na tyle duże, żebym zagwarantował, że uszy każdego użytkownika się tutaj zmieszczą. Akurat moje jakoś tam się dopasowywały w miarę fajnie. I rzecz bardzo ważna, czyli elementy, które mają kontakt z naszą głową, z naszymi uszami. Powiem wam, że ta pianka jest tutaj naprawdę mięciutka, jest fajna, przyjemna. Jeśli chodzi o ilość, to nie ma tego ani dużo, ani mało. Natomiast w zupełności wystarcza, ponieważ jak już powiedziałem,
słuchawki nie powodują ucisku, więc takie lekkie oparcie się na uszach, na głowie w zupełności wystarcza. Nie ma tak, że te gąbki są ściśnięte jakoś maksymalnie, tylko bardzo fajnie dopasowują się do nas i zapewniają komfort. Co mi się nie podoba, to niestety też ten materiał, który mamy u góry, który jest miły w dotyku, jest fajny, przyjemny, ale zobaczcie, zbiera jakieś paprochy, potem trzeba to wyskubywać i troszeczkę ciężko to się po prostu czyści. Gdyby to był taki normalny materiał albo skóra, wtedy myślę, że nie byłoby tego problemu, więc trzeba po prostu uważać, żeby nam się za bardzo nie zabrudziły jakimiś takimi właśnie drobiazgami, no bo potem musimy to skubać i możemy przez przypadek to troszeczkę uszkodzić. Jeśli chodzi o same wypełnienia, jak widzicie, troszeczkę mi się miejscami one niestety uleżały, o najbardziej tutaj to widać. Widzicie tutaj to miejsce, troszeczkę się niestety ubiło. No, natomiast ubiło się pod użytkownika, jakby nie było, więc nie ma z tym jakiejś większej tragedii. Nie ma tego ubytku zbyt wiele, dlatego nie jest to koniec świata. Natomiast wiemy już na pewno, że nie jest to memory foam, tylko jakieś zwykłe wypełnienie. Jeśli chodzi o podstawy, to było na tyle. Przechodzimy teraz do dalszej części recenzji. Ok, pokażę Wam teraz dwa warianty korzystania z tych słuchawek. Oczywiście standardowo w zestawie były takie nakładki, lecz jak widzicie, cały ten element plastikowy możemy sobie zdjąć, a w zestawie mamy tego typu płaskie nakładeczki. I teraz Wam pokażę, jak te słuchawki będą wyglądały po tym zabiegu. Po chwili, moi drodzy, powstają nam takie słuchawki, które wyglądają bardzo prosto. Co tu się zmienia tak właściwie? Zobaczcie, tutaj mamy grubsze nauszniki, mamy troszeczkę tej konstrukcji półotwartej, czyli jakaś tam minimalna izolacja dźwięków z otoczenia, też troszeczkę inaczej ten dźwięk się rozchodzi. Tutaj mamy typowo membrany nałożone praktycznie na nasze uszy, mamy tylko cienkie gąbeczki. Oczywiście komfort jest, nacisku te słuchawki jako tak nie wywołują w ogóle, nawet przy tych nakładkach. Przy tych praktycznie w ogóle nic nie czujemy, że dociska do naszej głowy. No więc jest to taka opcja. Możemy stosować albo te takie podstawowe, duże wykończenia, albo takie małe. Ok, moi drodzy, przetestujemy sobie jeszcze ten mobilny mikrofon. Zobaczymy, jak nagrywa. Odpalam już nagrywanie na smartfonie, to potem będzie wklejone do filmu. Tak więc testujemy w tej chwili jakość dźwięku nagrywana mikrofonem słuchawek Unitra SN50. Przydatne jest to oczywiście w komunikacji, jeśli odbieramy telefon i sobie rozmawiamy przez te słuchawki. Mogliście w tej chwili posłuchać mojego głosu i ocenić jakość dźwięku. No i moi drodzy, podsumowując, zalety, słuchawki na pewno lekkie i wygodne. Czy ładne, to już jest kwestia gustu, ponieważ starszym osobom, które pamiętają dawne czasy, takie słuchawki na pewno będą się podobały, ponieważ kiedyś coś takiego było w modzie. Młodym użytkownikom pewnie nie spodobają się, powiedzą, że wyglądają okropnie. Natomiast jak mówię, to jest kwestia gustu. Nie ulega wątpliwości, że słuchawki są bardzo lekkie i bardzo wygodne. Mamy też dwa zestawy nauszników wymiennych do wyboru, albo te duże, albo takie małe, jak Wam pokazywałem. Mamy też mikrofon do urządzeń mobilnych, co się przydaje, kabel w oplocie, co jest też bardzo fajne. No i taką dość przyzwoitą jakość dźwięku, natomiast nie rewelacyjną w tej cenie. Tak więc to by było na tyle, jeśli chodzi o recenzję słuchawek Unitra SN50. Być może uda mi się przetestować jeszcze inne modele Unitry, bardziej zaawansowane. Myślę, że równie ciekawe jak model SN50. Tymczasem dziękuję Wam za obejrzenie tej recenzji. Zapraszam jeszcze na podsumowanie, planszę końcową. Pozdrawiam Was, cześć!